Dzień dobry, 12 marca. Dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela, 5 marca. W Piotrkowie Trybunalskim uczczono żołnierzy wyklętych. Uroczystości rozpoczęła msza święta. Po niej poczty sztandarowe oraz przybyli goście przemaszerowali pod pomnik żołnierzy wyklętych. Po oficjalnych obchodach nastąpiła część sportowa. Zawodnicy wzięli udział w biegu tropem wilczym. Wtorek, 7 marca. Około godziny 9 na przystanku naprzeciwko McDonalda na ulicy Słowackiego śmierć poniósł 77-letni mężczyzna. Mimo rozpoczętej reanimacji przez jednego ze świadków zdarzenia i przekazaniu później służbom medycznym, mężczyzny nie udało się uratować. Środa, 8 marca. W miejscowości Baby w gminie Moszczenica doszło do potrącenia 75-letniej kobiety przez samochód ciężarowy. Kierowca zestawu był trzeźwy. Czwartek, 9 marca. W miejscowości Korytnica w gminie Sulejów w godzinach popołudniowych na wysokości zjazdu do wsi Podkałek miało miejsce zderzenie trzech pojazdów. Spowodowało to gigantyczny zator na drodze. Piotrków Trybunalski z własną uczelnią. Sejm przyjął ustawę o powołaniu Akademii Piotrkowskiej, która będzie samodzielną uczelnią. Sobota, 11 marca. W Moszczenicy w hali sportowej odbyła się Gala Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej połączona z Powiatowym Dniem Sołtysa. Więcej na ten temat można przeczytać na piotrkowskich portalach. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Na kolejne zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.